Od 2007 roku obserwujemy pozytywne zmiany, które są efektem realizacji programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotyczą one nas wszystkich, od przedszkolaka do seniora. Program operacyjny Kapitał Ludzki to usprawnienia na rynku pracy, dzięki którym możemy lepiej realizować swoje cele zawodowe i życiowe. Ponieważ środki unijne są dla ludzi, może to potwierdzić 9 milionów mieszkańców naszego kraju. To znaczy 23% wszystkich Polaków, którzy wzięli udział w projektach współfinansowanych z EFS. I aż 96% z nich jest z tego zadowolona. Wsparciem objęto 167 tysięcy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Powstało 234 tysiące nowych firm. A w prawie 200 tysiącach przedsiębiorstw przeszkolono 1 500 000 pracowników. Półtora roku od zakończenia udziału w projekcie 42% uczestników uzyskało awans, to jest wyższe stanowisko, lub zaczęło wykonywać bardziej złożone zadania zawodowe. Program operacyjny Kapitał Ludzki wpłynął nie tylko na rynek pracy. Dofinansowano prawie 5800 ośrodków wychowania przedszkolnego. To jest ponad 25% wszystkich placówek. Blisko 170 tysięcy dzieci z obszarów wiejskich uczestniczyło w różnych formach edukacji przedszkolnej. 17 tysięcy szkół zrealizowało programy rozwojowe, czyli aż 55% wszystkich szkół w Polsce. 94 tysiące osób rozpoczęło naukę na kierunkach zamawianych. A ponad 57 tysięcy studentów ukończyło staże lub praktyki wspierane ze środków EFS. Łączna wartość udzielonego wsparcia dla Polski wyniosła aż 52 miliardy 900 milionów złotych. Dużo? Tak naprawdę przedstawiliśmy tylko niektóre efekty, bo w ramach programu zrealizowano ponad 47 tysięcy projektów, 47 tysięcy małych, wielkich rzeczy. A dzięki środkom EFS na lata 2014-2020 może ich być jeszcze więcej. Sprawdź na www.fundusze-europejskie.gov.pl.